witajcie w kolejnych wideo newsach, w których dokończymy z zeszłego tygodnia temat konsoli Ouya. Przybliżymy wam doniesienia na temat nowego Xboxa, sprawdzimy, na co Oprah wydała 50 baniek, a także gdzie operatorzy oferują najszybszy internet. Pokażemy wam Optimusa G Pro oraz nową serię Elek, a także One od HTC. Zapraszamy do oglądania! Coraz bliższa premiera androidowej konsoli Ouya wzbudza bardzo skrajne emocje, gdzie część jest zachwycona takim rozwiązaniem, a reszta uważa, że to zmarnowane $99, bo na tyle wyceniona została konsola, co należy przyznać, nie jest wygórowaną kwotą. Największą zagadką jednak była lista wspieranych gier ze względu na sterowanie za pomocą pada, a androidowe tytuły są raczej przystosowane do ekranu dotykowego. Okazuje się jednak, że lista gier na konsolę Ouya przekroczyła już nieoficjalnie 300 pozycji, a biblioteka wciąż się powiększa i już niedługo za sprawą coraz lepszych stosunków Ouya i Nvidia może rozszerzyć się o ofertę Tegra Zone. Jeśli tak dalej pójdzie, to ów konsola może okazać się całkiem ciekawym gadżetem. Natomiast plotki o premierze PlayStation 4, która rzekomo ma już odbyć się 20 lutego, spowodowały, że do mediów zaczęły napływać informacje odnośnie największego konkurenta, czyli nowego Xboxa, a te dotyczą głównie specyfikacji konsoli, która podobno ma być wyposażona w 8-rdzeniowy procesor na 64-bitowej architekturze z zegarem 1600 MHz, którego ma wspierać układ graficzny taktowany zegarem 800 MHz oraz 8 GB pamięci RAM DDR3. Co ciekawe, specyfikacja zakłada również, że nowy Kinect będzie integralną częścią nowego klocka, bez którego nawet go nie uruchomimy. Dobrą nowiną jest także ulepszenie sensora, którego rozdzielczość zwiększono do 1920x1080 pikseli, co poprawi śledzenie naszych stawów, a także pozwoli na rozróżnienie nawet do 6 osób jednocześnie. Niestety rewelacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Microsofta, dlatego pozostaje nam jedynie żyć marzeniami. Zmieniamy teraz temat, bo od jakiegoś czasu media dywagowały na temat tego, kto zamierza kupić Opera Software. A tu okazało się, że to ona dokonała zakupu firmy Skyfire Labs na kwotę $50 milionów, ale w zależności od rozwoju sytuacji ostateczna cena w ciągu 3 najbliższych lat może się potroić. Celem zakupu było pozyskanie sposobu optymalizacji przesyłania danych na smartfony, co w dużej mierze dotyczy materiałów wideo, bo stworzone przez Skyfire oprogramowanie potrafi zmniejszyć rozmiar pliku o blisko 60% bez dotkliwego spadku jakości. Jakby tego było mało, to Oprah poinformowała, że zamierza zrezygnować ze stosowania silnika Presto w swoich przeglądarkach na rzecz WebKita, który obecnie wykorzystuje Google Chrome czy Safari. Taka zmiana powinna zminimalizować problemy kompatybilności niektórych witryn internetowych z przeglądarką. Trudno dziwić się posunięciu Opry, wszak rośnie rzesza miłośników surfowania po internecie przy pomocy mobilnych urządzeń, a w wielu przypadkach ograniczeniem jest szybkość transferu oferowanego przez operatora. Jednakże ta dolegliwość nie występuje we wszystkich krajach, a w szczególności nie w Szwecji, bo jak się okazuje, średnia prędkość pobierania plików w sieciach szwedzkich operatorów wynosi ponad 22 megabitów na sekundę. Nieco niżej, bo ponad 19,5 megabitów wyciągają mieszkańcy Hongkongu, a później ze zbliżonym wynikiem są Duńczycy i Kanadyjczycy. Natomiast dopiero na 8 pozycji znalazły się Stany Zjednoczone, uzyskując nieco ponad 9,5 megabita, a ostatnia 9 lokata przypadła Japonii z wynikiem przekraczającym 7 megabitów. Co jest dość dziwne, ale może dlatego, że pomiary dokonane są za pomocą darmowej aplikacji dostępnej w sklepie Google Play, czyli wszystko ogranicza się do Androida. Ale z drugiej strony, patrząc na nadchodzące premiery telefonów, to są one zdominowane przez system operacyjny Google, czego przykładem może być oficjalnie zaprezentowany, ale tylko na zdjęciach, Optimus G Pro, który światło ujrzy najprawdopodobniej na zbliżających się targach w Barcelonie. To, co widać na fotografiach, to pewnego rodzaju połączenie Samsunga Galaxy Note 2 z Nexusem 4, który będzie posiadał ekran o przekątnej 5,5 cala, wyświetlający obraz w rozdzielczości 1080p. Wciąż jednak nie wiadomo, pozostaje wnętrze Optimusa G, jak również jego cena. Ale to nie jedyna informacja ze stajni LG, bo smartfony z serii L Style rozeszły się już w przeszło 15 milionach egzemplarzy. Z tego powodu koreańska firma postanowiła nieco odświeżyć rodzinkę poprzez przygotowanie aktualizacji Androida do wersji Jelly Bean, jak również stworzenie nowych następców. Najmniejsze zmiany dotyczą L3, która nawiasem mówiąc nie pojawiła się na liście do zaktualizowania systemu. Natomiast nowa wersja zyska jedynie szybszy procesor i aparat z matrycą 5 megapikseli, ale ekran
stan pozostanie wciąż tak samo beznadziejny. Tego błędu nie popełniono w L5, której wyświetlacz co prawda wciąż będzie posiadał 4 cale, ale urośnie jego rozdzielczość do 800x480 pikseli. Także zyska wydajniejszy procesor z Cortex A9 taktowany zegarem i 1 GHz. Natomiast w 7 pozostawiono ekran IPS o przekątnej 4,3 cala oraz rozdzielczości 800x480 pikseli, ale wymieniono napęd na dwurdzeniowy procesor Qualcomm MSM8225 oraz zwiększono pamięć RAM do 768 MB, a także pojemność akumulatorka do 2460 mAh. Tak właściwie to można już odliczać godziny do konferencji firmy HTC, która rzekomo ma nam zaprezentować zrywający czapki z głów system robienia zdjęć. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to po prostu dwustopniowy spust aparatu, który pojawi się w ich smartfonach. Oczywiście to nie jedyny cel konferencji, bo pierwsze skrzypce niewątpliwie będą grać smartfony, a tu każdy oczekuje, że HTC się wykaże czymś ciekawym i wszystko wskazuje, że asem z rękawa będzie model HTC One, który do tej pory nazywano M7. Emocje niewątpliwie podsycają niedawno ukazane rendery smartfona w czarnej, jak i białej wersji. Specyfikacja również wygląda bardzo obiecująco, ale nie została na tę chwilę potwierdzona. Podobnie jak wygórowana cena 650 euro. Co z tego okaże się prawdą? Dowiemy się już we wtorek. A wideo newsy kończymy wizjami analityka Petera Misek, który w swoim najnowszym raporcie założył, że Samsung sprzeda ponad 100 milionów egzemplarzy Galaxy S4, czyli smartfona, który jeszcze oficjalnie nie zadebiutował i w rzeczywistości niepotwierdzone zostały doniesienia na temat jego specyfikacji, ale analityk ma swoją kulę, która prawdę mu mówi. I tym wydumanym akcentem żegnam się z Wami, licząc na łapkę w górę i do usłyszenia za tydzień.